Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj będą zakupy ciuchowe, a również kilka sklepów wysyłkowych, które wysłały mi kilka rzeczy, które chcę Wam pokazać, także nie będzie długi, mam nadzieję, że uwinę się w 10 minut, także zapraszam do nas. Inside. Zamówiłam dwie rzeczy. Jedna już była na blogu, jest to koszula taka z motywem jakby lasu. Niestety nie wiem, co się z nią stało, nie mogę jej znaleźć, wydaje mi się, że może jest w praniu. Nie chciało mi się jej szukać, wstawię Wam jej tutaj zdjęcie. Ona ma dosyć obszerny krój, ma fajne kolory, mi bardzo się podoba, taka mieszanka turkusu, granatu i beżu. Jest dosyć krótka, co nie do końca mi się podoba, ale to spodnie z wysokim stanem wygląda bardzo fajnie. Była już na blogu, więc mogłyście ją widzieć, jeżeli mnie tam śledzicie. A druga rzecz, którą wybrałam sobie z Shinside, to jest bluza w takim kolorze szarym, z białymi zdobieniami. Jest bardzo, bardzo, bardzo gruba, czego się zupełnie nie spodziewałam, bo zazwyczaj te bluzy są takie bardziej przejściowe, delikatne. Ta ma pod sobą polarek pod spodem na podszewce. Taki naprawdę olbrzymi, gruby miś, bardzo miły, fajny, taki puszysty, nie zmechatuj się po praniu, także jeżeli chodzi o to, jest naprawdę spoko jakościowo. Bluza jest naprawdę fajna, ma tutaj takie białe zdobienia, taka typowa na zimę. Jedyną wadą, która nie do końca mi się podoba, to są kieszenie. I kieszenie są tutaj z boku, ale są w takim miejscu, że trochę niestety poszerzają nam tą obszar brzucha, jeżeli nie macie płaskiego brzucha, tym bardziej tak jak ja, no to może nie będziecie do końca zachwycone, ale jest taka bardzo oversize'owa, dosyć duża, zupełnie nieopinająca sylwetkę, jak widzicie, naprawdę jest szeroka, ale ja ją tam gdzieś zakładałam pod kurtkę, wtedy nie widać tych rękawów, tutaj nie rękawów, tylko kieszonek i jest naprawdę fajna tutaj ku twarzy, bardzo ładnie wygląda, tak trochę rozjaśnia nam buzie przez te białe wzory. One są takie dosyć grube, jakby gumowe. Nie wiem, jak to określić, ale naprawdę wyglądają, wydaje mi się, że fajnie, nawet jak się tak dołoży, to widać, jak mniej więcej ona może wyglądać na sylwetce. Także to jest Shinside, dalej może Romwe. Żeby najpierw zaliczyć sklepy te wysyłkowe, a potem Wam pokażę kilka rzeczy z Ciucholandów. Dobra, sukienka z Romwe, która jest przepiękna i naprawdę zakochałam się w niej. Wygląda w ten sposób, jest takiego bardzo rozciągliwego, dosyć grubego materiału, z takiej lajkry. Ma koronkę, tutaj mam wersję takie wino, bordo, beż i czarna koronka. Fajnie wygląda, naprawdę przepięknie, niestety nie wiem, co z nią zrobić, bo jest tak krótka. Ja jestem dosyć wysoka, tak więc wydaje mi się, że jednak chińskie modelki są sporo niższe. Ja mam ponad 1,70 m, 1,73 m, zależy jak mnie mierzą. Także muszę Wam powiedzieć, że no nie wiem, czy po prostu ona na tunikę nie do końca się nadaje, bo ma taką falbankę, no i jednak taki krój typowo sukienkowy, więc nie wiem, czy co z nią zrobić. Nie chcę jej za bardzo sprzedawać, bo tak strasznie mi się podoba jej krój i ta góra. Nie wiem, czy po prostu jej nie obciąć w taki może sposób gdzieś i potrzeć w jakiejś krawcowej, żeby nie zrobić z niej bluzki, dlatego, że jest naprawdę przepiękna, bardzo taka sexy na jakieś wyjście, ma śliczne rękawy z koronki, także naprawdę bomba. Będą oczywiście do wszystkich tych ciuchów, które Wam pokazuję ze sklepów online, linki na dole. Dajcie mi znać, co myślicie, czy będzie się nadawała, jeśli ją obetnę na bluzkę po prostu. To jest Romwe. Z Romwe mam jeszcze, co tutaj, mam jeszcze kilka rzeczy. Mam dwie rzeczy z biżuterii. Pierwszy to jest taki dosyć pokaźny łańcuch z kwiatkami biało-czarnymi, jakieś tam perełki, duperelki. Wygląda dosyć fajnie, ale nie jestem pewna, czy jest to bardzo w moim stylu. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Dajcie mi znać, co myślicie, czy pasuje mi to, czy jest dla mnie trochę zbyt bogaty. Ona takie właśnie, jak mówię, kwiaty, perły i tak dalej i właściwie do jakiejś takiej skromnej bluzki, może na jakieś wyjście gdzieś go założę, jeszcze go na sobie nie miałam, dosyć fajny, kosztował niedużo, bo chyba około 12 dolarów, sukienka chyba około 30 i bluza ta szara z Shinside też. I zamówiłam ten wisiorek głównie właśnie z myślą o bluzie, którą za chwilę pokażę. I to jest bluza, którą strasznie lubię, miałam już mnóstwo razy na sobie. To jest Romwe, czarna z białymi wstawkami na rękawach i z takim białym pasem idącym przez całą długość. Ona ma przedziwny materiał, to jest taki materiał śliski, trochę jakby
ta pianka do nurkowania, ale to nie jest taki tępy, to nie jest taki ten materiał scuba, chyba on się nazywa, tylko to jest taki bardziej lajkrowy, śliski, przedziwny jak na bluzę, ale naprawdę strasznie mi się podoba. Prosta, klasyczna, czarna z białym, tu ma fajne takie zameczki po bokach, które też fajnie wyglądają rozsunięte, na przykład jak mamy coś z wysokim stanem albo jakiś podkoszulek pod spodem, rozsuwają się z dwóch stron, naprawdę uwielbiam tę bluzę sobie wielokrotnie i właśnie jak zamawiałam to, myślałam, żeby czasami założyć sobie na przykład na jakieś wyjście, dodać trochę życia ten wisiorek do tego. Dajcie mi znać, co myślicie o tym wisiorku, czy nie jest trochę za taki bardzo, wiecie, bogaty i w twarz dający blaskiem i czy pasuje do mnie i czy myślicie, że to będzie ok. Myślałam na przykład o takim zestawieniu i do tego na przykład taka skater, spódnica skórzana i wydaje mi się, że bodki jakieś i byłoby ok. Ale to jest do końca mój styl, tego nie jestem pewna, dlatego na razie jeszcze tego nie miałam. Bluza też jest z Romu i tak powiedziałam, około 30 dolarów, też link, jeżeli jeszcze będzie dostępna, jest na dole. I ostatnią rzeczą, a raczej przedostatnią z Romui, jest kolejny naszyjnik, ten bardziej w takich jakby moich klimatach, jest srebrny z beżowymi kamieniami, z jakimiś tam cyrkoniami, też fajnie wygląda, nawet do pracy często go noszę pod żakiet do jakiejś zwykłej koszulki jednokolorowej, też daje trochę jakiegoś takiego życia do naszego stroju, nawet wydaje mi się, że tutaj mi dzisiaj pasuje, może być, niech zostanie. To jest to i ostatnia rzecz z Romui, to jest taka tunika szara, już Wam pokazuję. Ostatnio w ogóle dużo szarości, że mówiłam, że mam totalnego fizia na tym punkcie. I to jest taka szara tunika, dobra, nie chcę być wieszak, to nie będzie. Szara, długa i ona ma prześmieszny taki krój. Zamieszczę Wam linka, to zobaczycie, taki bardzo, bardzo nietoperzowaty. Ale jest to tak duża ta tunika, zamówiłam sobie XL-kę, dlatego że zawsze tak jest w tych chińskich sklepach, że te rzeczy nawet jak są XL-kami, to są bardzo, bardzo malutkie. W tym wypadku jestem zła na siebie, że zamówiłam tak dużą, bo ona jest na mnie po prostu za duża i wygląda w niej trochę tak jak w jakiejś piżamie. Jest fajna, nie krępuje ruchów, aczkolwiek nie mogę na pewno nosić jej samej, raczej jeżeli ją zakładam, to gdzieś tam jak będziemy szybko na jakieś spożywcze, na przykład zakupy do skórzanych rurek albo coś takiego i zazwyczaj jakąś krótką kurtkę na wierzch zakładam, żeby jednak trochę tego kształtu, sylwetce dodać, dlatego że ona jest trochę po prostu na mnie za duża i wolałabym nawet zamówić M-kę, nie L-kę, tylko M-kę, żeby ona była te dwa rozmiary mniejsza. Gdyby nie to, to naprawdę super wygląda, zobaczcie na stronce, jeżeli macie ochotę na modelce, taki właśnie ma nietoperzowaty kształt, ale trochę taki inny niż ten standardowy nietoperz, tak więc to jest to. I teraz Two Holland. W Polsce kupiłam kilka rzeczy, kilka wybrała mi mama i mi dała później, albo kupiła dla siebie i nie chciała. I pierwszą rzeczą to jest bluzka czerwona, nie wiem, ceny z Two Hollandu naprawdę nie znam, ale na pewno nie było więcej niż, nie wiem, 15-10 zł. To jest czerwona bluzka ze złotymi zameczkami tutaj, ze sklepu Primark, także w Two Hollandzie możemy znaleźć. I tutaj na dole ma, nie wiem czy widzicie, jest taka odcinana i ma taki łańcuszek złoty, którym chyba sobie można ściągnąć talię i wtedy mamy taką bardziej dopasowaną. Właśnie w tym, i ona ma materiał taki, można powiedzieć, elegancki. Zobaczcie, to nie jest bawełna, tylko taki dosyć lejący materiał. Nie znam się tak super na materiałach, ale czerwony kolor, wydaje mi się, że też jest fajny. Miałam ją założyć na walentynki, w końcu jej nie założyłam. Brałam coś innego, ale właśnie jakiś tam rurek, tak tylko po prostu wrzucić jakiś na przykład złoty zegarek do tego i można iść w miasto, że tak powiem. Kolejną bluzką to jest bluzka w dużym rozmiarze, bo to jest aż 20, ale jest znowu taka fajna, bardzo oversize'owa. Jeżeli nie lubicie tego słowa, to dajcie mi jakieś fajniejsze, którym mogę je zastąpić, bo za dużo to nie jest to dobre słowo, żeby to opisać, to jest po prostu taka luźna. O, i to jest bluzka właśnie z sklepu Marks & Spencer chyba, nie, Next. Next i ma taki szary kolor, jest też bardzo, bardzo duża, jest taka długa, jest naprawdę luźna, wygodna do rurek i tak dalej. Dodaję do niej tylko jakiś jeden element czy dwa biżuteryjne i ja lubię takie właśnie proste rzeczy. Ostatnio coraz bardziej moja garderoba robi się prostsza, a ma tylko jakieś takie elementy ekstrawaganckie w dodatkach czy w butach, czy w jakichś tam innych rzeczy, które przykuwa wzrok. I to jest też właśnie długa, kupiłam ją na Ciuchach, tą wybrałam sobie sama i kupiłam ją chyba za 12-13 zł, więc cena jest fajna. I kolejną, chyba już ostatnią rzeczą w dzisiejszym holu
jest sweter, który też kupiła moja mama, ale go nie lubiła, a mi się strasznie spodobał i znowu nie zadziwię Was, ale będzie to kolor szary i on jest z, nie wiem czy to jest angora, wydaje mi się, że to jest coś a la angora, nie wydaje mi się, żeby to była prawdziwa. Metki niestety nie ma, bo albo ktoś wyciął, albo po prostu to jest jakaś firma bez nazwy. Jest to taki sweterek, taki bardzo, bardzo milutki, taki kardigan, długi, za biodra, z rękawem takim 3/4, rozpinany, fajny na, do narzucenia, jeżeli nam chłodno w czymś. Ma tutaj kieszonki z dwóch stron po bokach i też moja mama go opolowała na ciuchach. Co do cen, no to znowu nie powiem Wam, ale jak widzicie, jest taki bardzo właśnie, o, widać, o, że jest, naprawdę ja uwielbiam takie sweterki, nienawidzę jak sweter gryzie, po prostu ja mogę taki sweter założyć raz i wyrzucić nawet, bo wiem, że już nie będę chodzić, a ten jest bardzo miły, taki przyjemny, trochę się te puszki z niego czepiają inne rzeczy, zwłaszcza jeżeli mamy coś na przykład czarnego na sobie, ale jestem to w stanie wybaczyć, bo bardzo mi się podoba, jest naprawdę taki przyjemny. To jest na tyle, jeżeli chodzi o ten miesiąc, o haul. Dużo zakupów nie było, takich ciuchowych, trochę kosmetyków kupiłam. Jeżeli macie ochotę zobaczyć co to, zostawię Wam linki na dole, dlatego że nagrałam haul kosmetyczny z Polski. Właściwie to jest tyle, jeżeli chodzi o zakupy. Może będzie jakiś niebawem kolejny, chociaż nie planuję nic większego. Mówiłam Wam ostatnio, że trochę jakiś mój zakupoholizm umarł chyba już śmiercią tragiczną, bo zupełnie mnie nie ciągnie aż tak jak kiedyś do latania po sklepach. Także tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Będzie mi bardzo miło, jeżeli wciśniecie kciuka. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.